Witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej części naszego programu Młodzież w Galaktyce. Nadajemy na żywo z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaksy. Nadajemy oczywiście na żywo. Druga część to oczywiście wywiad, który zapowiadaliśmy już w części pierwszej. Ze mną wywiad poprowadzi Kasia Zawadzka. Witam. Dobra. I dzisiaj mamy zaszczyt gościć na naszej drugiej pięknej zielonej kanapie naszego gościa. Patrycja Kaczmarek, witamy Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Patrycja jest uczennicą klasy maturalnej Centrum Kształcenia Sportowego. Tak. W związku z tym, drodzy widzowie, że matura zbliża się wielkimi krokami i ci, którzy jeszcze nie zaczęli się nie przygotowywać, to mogą zapomnieć o dobrej uczelni, jak to się ładnie mówi. No ale myślę, że nie jest jeszcze tak źle. W każdym bądź razie porozmawiamy trochę o maturach. Powiedz mi, jak Ty się przygotowujesz do egzaminu maturalnego? Czy już Cię stres powoli zaczyna łapać w związku z tym, że za miesiąc już Was będą terroryzować, czy jeszcze nie? Prawdę mówiąc, stresu jeszcze nie mam, ale przygotowania trwają już od kilku miesięcy. Nie dość, że w szkole powtarzam materiał, to w domu. Najczęściej to jest matematyka i polski. Mniejszą wagę przykładam do języków, ale jakoś systematycznie sobie wszystko powtarzam. Uczelnia już wybrana? Częściowo. No, moim celem jest studia za granicą. Generalnie chodzi o Danię, o akademię i mam nadzieję, że się dostanę, jeżeli nie, to w Polsce myślę o Krakowie albo Wrocławiu. No to no właśnie, myślę, że chcemy spytać o to samo, bo powiedziałaś zagranica, Dania, jeżeli Polska, to Kraków ewentualnie. Tak. I na pewno wszyscy się zastanawiają, a dlaczego nie Szczecin? Może dlatego, że jeżeli wyjadę za granicę, to poznam nową kulturę, poćwiczę może podniosę poziom mojego języka angielskiego, nauczę się nowego. Jeżeli chodzi o Kraków, Wrocław, to wiem, że to są bardzo ładne miasta, oferują wiele uczelni, dobre kierunki. A Szczecin, no, posiada wiele uczelni, ale jednak nie spełniają moich kryteriów. Mhm. Ale czyli masz w pewnym stopniu taką awersję do Szczecina? Tak, nie ukrywam, że tak. To jest bardzo szczera odpowiedź. No, niestety. Niestety. To może pomińmy ten mniej przyjemny temat tego, że nie wybierzesz naszego miasta. Powiedz mi, jak wcześniej zaczynają się przygotowania do matury? Czy to jest początek trzeciej klasy, czyli tej klasy maturalnej, czy zaczynacie się przygotowywać dopiero kilka miesięcy przed maturą? Takie już poważniejsze przygotowania zaczynają się od początku roku szkolnego, jeżeli chodzi o przedmioty, które są w podstawie, czyli język angielski bądź niemiecki, matematyka i polski, to zaczynamy już od września. No wiadomo, jeżeli ktoś zdaje dodatkowy przedmiot, to też zaczyna się sam uczyć, może mieć dodatkowe zajęcia w szkole lub po prostu bierze korepetycje. A szkoła zapewnia Wam jakieś dodatkowe zajęcia? Chodzi mi o właśnie te kierunki, które bierzecie dodatkowo, nie od podstaw. Tak, tak. Są specjalne fakultety. Powiedz mi, jak ze stresem? Bo wiemy, że matura to jest rzecz bardzo stresogenna, niezwykle stresogenna. Denerwujesz się? To znaczy, masz jakieś sposoby na ten stres, kiedy już usiądziesz w tej pięknej ławce szkolnej, otworzysz piękną kopertę z CKE i dowiesz się, jakie paskudne przygotowali pytania na ten rok. Jest przed tym jakiś stres, czy przyjmujesz to tak? Jest na pewno, nie da się ukryć. Myślę, że stres taki większy będzie dopiero kilka dni przed całą maturą, ale teraz, jeżeli siadam do nauki, to jeszcze tego nie czuję. Mhm. Czy uważasz, że system, w jakim są robione matury, jest dobry dla maturzystów? Ciężkie pytanie, ale myślę, że to nie jest odpowiednia forma, ponieważ to, co się uczyłem przez 3 lata, nie można wykazać na kilku kartkach papieru. Może powinno to być trochę zmienione, ale sama nie wiem, jak to zrobić. Bo teraz mamy taki system, że cała matura, czyli podsumowanie praktycznie 3 lat, a nawet 6 lat, bo można dojść do tego jeszcze gimnazjum, odbywa się podczas kilku dni, tak można to powiedzieć, prawda? Tak. No i właśnie, a co wtedy, jeżeli komuś powinie się noga, jeżeli komuś się nie uda? Można powiedzieć, że wtedy jego przyszłość jest w pewien sposób przekreślona, czy nie? Jak myślisz? Znaczy, może niekoniecznie, bo są jeszcze poprawki, a w Polsce jest taka tendencja, że wszyscy chcą iść od razu po maturze na studia. Za granicą jest takiego, że studenci, uczniowie robią sobie rok przerwy, idą do pracy, zarabiają może na studia, na własne utrzymanie. W Polsce jeszcze to nie jest tak popularne. Może presja rodziców
jest z tym związana, ale myślę, że to nie jest jakiś... Może podwinięcie nogi, to nie można tak tego nazwać. Trzeba próbować, starać się dalej. A czy uważasz, że od tego testu dla ciebie zależy wszystko, czy też myślisz, że mogłabyś sobie zrobić taki rok przerwy i dopiero później na studia ewentualnie? Myślę, że jeżeli nie teraz, rok przerwy, to może później, ponieważ jak skończę studia i będą one dzienne, to najczęściej, jeżeli idę do pracy, to pytają się o doświadczenie. No ale jak mogę mieć doświadczenie, skoro cały czas studiowałam, uczyłam się? Chodzisz do Centrum Kształcenia Sportowego, prawda? Tak. Powiedz, jakie są twoje zainteresowania związane ze sportem? Czym się fascynujesz tutaj najbardziej? Jeździectwa, a dokładnie skoki przez przeszkody. W Szczecinie da radę rozwijać swoje pasje z tym związane? Tak, na własną rękę, ale tak. Jest to drogi sport, rozumiem? Tak. No, powiedzmy, że tak. A powiedz mi, czy wiążesz swoją przyszłość ze swoimi zainteresowaniami? Co chcesz robić w przyszłości już po studiach? Tak, wiążę moją przyszłość ze sportem. Na początku chciałabym zrobić licencjat zarządzania marketingiem, następnie zarządzanie sportem, być jakimś pomocnikiem trenerów, organizować zawody. Nie musi być to koniecznie z jeździectwem, ale jakiś kierunek w sporcie. Czyli w pewny sposób, a może inaczej, a czy inne sporty tak, również? Tak, wchodzą rachubę, tak. A czy trenuję, to nie, ale czasami uprawiam. Pływam, biegam, jeżdżę na rowerze. Powiedz jeszcze, dlaczego akurat, bo mówiłaś wcześniej, że chcesz, najlepiej by było, jeżeli poszłabyś na studia, do Danii. Tak. Dlaczego akurat Dania? Dlaczego ten kraj? Dlaczego? Bo Dania jest państwem bardzo otwartym dla studentów. Studia są bezpłatne, oferują bardzo dużo kierunków, zwłaszcza jeżeli chodzi o zarządzanie i biznes. No, język angielski mają opracowany do perfekcji, są bardzo sympatyczni i otwarci dla młodych ludzi. Ale myślę, że Dania nie jest jedynym krajem, który ma w ten sposób edukację rozwiniętą. Nie ma więcej powodów, dla których Dania akurat? No jest, jakoś czuję sentyment, bo tam się urodziłam. Znaczy jest taki prywatny w ten sposób, prawda? Tak. A powiedz mi tak już abstrahując od twoich indywidualnych zainteresowań, jak myślisz, jeśli chodzi o studentów w Polsce, jaki jest poziom studiów, jak różni się poziom studiowania w Polsce, w Danii, no ewentualnie możemy do tego dodać jeszcze Europę Zachodnią. Myślisz, że w Polsce jest niższy poziom studiowania, niższy poziom studiów? To zależy od kierunku, tak mi się wydaje, bo na przykład medycyna jest u nas bardzo dobrze rozwinięta, przez co większość wyjeżdża za granicę, ale może w pewnych dziedzinach odstajemy, albo nie mamy jeszcze tych kierunków tak rozwiniętych. Myślę, że to kwestia czasu u nas. Kasiu? Nie, bo tak akurat myślałem, że chcesz zapytać. Oczywiście ja mam jeszcze do ciebie pytanie. Odnośnie tego, jeszcze wracając do tego tematu, powiedz mi, jeżeli poszłabyś na studia już do Krakowa lub do Wrocławia, też byś wybrała przedmiot, którym jest zarządzanie, dobrze pamiętam, zarządzanie tak. sportem? Tak. I zarządzanie marketingiem? Tak. A dlaczego akurat zarządzanie marketingiem? Bo zarządzanie sportem to wiemy oczywiście. Bo żeby iść na zarządzanie sportem, muszę na początku mieć zarządzanie marketingiem. Jeden z wielu kierunków, które pozwalają iść na zarządzanie sportem. Ile lat trwają takie studia? W sumie około 5,5. 5,5 roku? Tak. To sporo. Ja bym chciał jeszcze porozmawiać z tobą, jeśli chodzi o system nauki, wracając jeszcze do systemu nauki w liceum. Twoje liceum, czyli Centrum Kształcenia Sportowego, tak? Dobrze tak, mówię? Nie tak, pomyliłem tak. się. Przede wszystkim nastawione jest na sportowców, można tak powiedzieć? Czy... Tak, tak. A powiedz, a jak z poziomem nauki? Czy ty czujesz, że nauczyciele dobrze cię przygotowali do tej matury nadchodzącej, czy jednak musiałaś się dużo sama douczać? Akurat ta szkoła, gdzie mogę połączyć moje hobby, zainteresowania z nauką, nauczyciele są bardzo przychylni, pomagają nam w tym. I dlatego uważam, że to jest z ich strony bardzo dobre, pomocne. Wiadomo, im więcej się pracuje samemu, tym lepsze się też ma wyniki. Ale uważam, że dobrze przygotowują. Masz jakąś taką własną strategię przygotowań do matury, czy raczej po prostu
Tak jak narzucają w szkole? Tak jak narzucają, albo dodatkowo jeszcze robię zadania sama w domu i potem daję do sprawdzenia. Powiedz mi jeszcze, jakie przedmioty będziesz zdawała na maturze? Dodatkowo niemiecki i angielski rozszerzony. Niemiecki i angielski rozszerzony, czyli takie przedmioty lingwistyczne. Tak. A nie myślałaś o filologii na przykład? Nie, bo znaczy na studia potrzebuję matematykę i język obcy, a ponieważ chcę wjechać do Danii, to język angielski jest podstawą u mnie. A powiedz mi, już tak abstrahując już kompletnie od tematu matury, od tematu studiów, jak ci się żyje w naszym mieście? Bo jak wiesz, my redagujemy Gazetę Młodzieżową Maski, przynajmniej czasami nam się to udaje. Powiedz mi, jak ty się czujesz jako młody człowiek w tym Szczecinie? Bo wiemy, że chcesz wyjechać, więc twoja opinia może być dosyć negatywna. Ale może znajdujesz jakieś zalety naszego miasta, które my moglibyśmy również rozpromować? No na pewno stopniowy, powolny rozwój. Organizowanie imprez to jest coś, co promuje nasze miasto, ale myślę, że jednak jeszcze czasami jest za cicho o niektórych imprezach. Dowiaduję się o nich na ostatnią chwilę, albo już nie mam biletów na jakieś koncerty. No wiadomo, każdy młody chciałby wziąć udział. Brakuje informacji. Tak, tak. A powiedz mi jeszcze, jeśli chodzi o Szczecin właśnie, jakie miejsca w Szczecinie poleciłobyś naszym czytelnikom, no i w tym momencie naszej publiczności? Może takie wyróżniające się najbardziej, bo my również staramy się promować rzeczy, o których zazwyczaj ludzie nie słyszeli jeszcze. Czy ty masz jakieś swoje ulubione miejsca? Jeżeli chodzi o wiosnę, gdzie każdy chce wyjść, poruszać się, no to Park Kasprowicza bez dwóch zdań. Ale myślę, że centrum, może tutaj stary przy Odrze, jakieś spacery, gdzie restauracje są przecież... Można by począć. I jeszcze jedno pytanie, bo już kończymy powoli nasz program. Czy po studiach, nieważne czy to będzie Kraków, czy to będzie Wrocław, czy to będzie Dania, masz zamiar wrócić, przynajmniej przewidujesz taką możliwość powrotu do Szczecina, jeżeli Szczecin będzie się wystarczająco dobrze rozwijał? Tak, myślę, że nawet będę tęskniła za wszystkim, co tutaj jest, znajomymi i możliwe, że wrócę. Jednak takie oderwanie się na kilka lat, poznanie czegoś nowego, poćwiczenie języka spowoduje, że będę chciała wrócić. No ja tu widzę, że mamy naszego... Tak, już wam ucinam czas. Ucinasz swoją drogą czas. Tak teraz sobie pomyślałam, że matura to faktycznie duży stres i jak człowiek ją zda, to już później nie myśli o tych wszystkich reformach. Reformach i tak dalej. Trzymam bardzo mocno kciuki w takim my razie. Też, my tym też bardziej, trzymamy. Że teraz musicie zdawać matematykę. Ja na szczęście matematyki zdawać nie musiałam. A szanowni państwo, to była redakcja magazynu Maski w programie Galaktyka Pomerania. To wszystko na dziś. Jutro spotka się z państwem Sandra Myszkowska. O 17:00 rozpoczynamy, ruszamy z programem na żywo. Bądźcie państwo z nami, najlepiej przy scenie Parter Centrum Handlowego Galaxy. My serdecznie dziękujemy za program. Do zobaczenia.